serdecznie w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Historii, Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej na konferencji naukowej zatytułowanej Skrzydlna Dziedzictwo Przeszłości. Jest to konferencja upamiętniająca nadanie naszej wsi przywilejów miejskich. W tym roku mija 600 lat od tego wydarzenia. Bardzo miło gościć nam dzisiaj panią Urszulę Nowogórską, posłankę do Sejmu, pana Mieczysława Urygę, oczekujemy chyba jeszcze na panią Urszulę Nowogórską, pana Mieczysława Urygę, starostę powiatu limanowskiego, pan starosta objął honorowym patronatem nasze wydarzenie. Witam radnych powiatowych, panią Grażynę Gocal, pana Czesława Kawalca, pana Krzysztofa Przybytka. Witam serdecznie pana Benedykta Węgrzyna, wójta gminy Dobra. Pan wójt zapewne dojedzie. Pana Jana Palki, przewodniczącego Rady Gminy. Witam panią Annę Mańkę, sekretarz gminy Dobra. Oraz wszystkich radnych gminy Dobra przybyłych na to wydarzenie. Witam serdecznie księży, ojca Cystersa Szymona Warciaka, opata klasztoru ojców Cystersów w Szczyrzycu. Witam ojca Cystersa Wincentego Zakrzewskiego, przeora klasztoru ojców Cystersów. Witam księdza prałata, doktora Marka Krupę, proboszcza naszej parafii. Witam księdza Jana Czapigę, wikariusza. Serdecznie witam pana Marcina Kozdronia, prezesa zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej. Witam również pana Adama Dudka, byłego prezesa Banku Spółdzielczego. Witam też pracownika banku, panią Sabinę Załupską. Miło w naszym gronie powitać mi panią Urszulę Palkę-Ranosz, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej. Panią Dorotę Spyrka, dyrektor szkoły w Stróży. Witam również panią Dorotę Olesiak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzydnej. Wraz z całym gronem pedagogicznym zgromadzonym dzisiaj tutaj. Witam również kierowników i pracowników bibliotek z terenu powiatu i gminy, prezesów stowarzyszeń, prezeski kół gospodyń wiejskich. Witam sołtysów wsi, panią Celinę Majda oraz pana Józefa Trzupka. Witam przedstawicieli mediów, pana Józefa Budacza. Witam też panią serdecznie, przybyłą do nas w ostatniej chwili z gościa z niedzieli, przepraszam, panią redaktor. Oraz witam wszystkich gości oraz naszych mieszkańców. Szanowni państwo, nie byłoby tego wydarzenia, gdyby nie obecność naszych szanownych prelegentów, których obecnością dziś jesteśmy zaszczyceni. Pragnę serdecznie powitać w naszych skrzydlańskich progach księdza profesora doktora habilitowanego Waldemara Graczyka, dziekana Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Historyczny objął honorowy patronat nad wydarzeniem tutaj naszym. Tak. Witam serdecznie panią profesor doktor habilitowaną Jolantę Marszalską,
Pani profesor jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od wielu lat w swojej pracy naukowej zajmuje się badaniem archiwów kościelnych i klasztornych. I klasztoru w Szczyrzycu przede wszystkim. Tak. Witam pana profesora Bogusława Krasnowolskiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Witam księdza doktora Krzysztofa Kamieńskiego, dyrektora Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie. Witam panią doktor Annę Forczyk-Sajdak z Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Pani Ania jest od wielu lat konserwatorem naszego zabytkowego kościoła. Witam pana doktora Adriana Cieślika, historyka, archiwistę, pracującego w Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie. Witam pana Michała Wójcika, regionalistę, który dołączy do nas nieco później. Właśnie dotarli do nas pan starosta Mieczysław Uryga. Bardzo serdecznie witamy. Dotarł do nas pan wójt Benedykt Węgrzyn. Bardzo serdecznie witamy. Pan Jan Palki, przewodniczący Rady Gminy. Witamy. I witam bardzo serdecznie pana Krzysztofa Sajdaka, pasjonata historii i dziejów skrzydnej, który poprowadzi konferencję naukową. Nasze spotkanie składa się z dwóch części. W pierwszej części wysłuchamy czterech referatów zgodnie z załączonym programem, który państwo posiadacie. Następnie będzie przerwa kawowa. Wtedy będzie można zobaczyć wystawę, napić się kawy, zjeść pysznego ciasta. A druga część to będą trzy referaty, zakończone, uwieńczone koncertem pani Ani Śliwy, która zagra dla nas taki mini koncert. Oddaję głos panu Krzysztofowi Sajdak i proszę o poprowadzenie. Bardzo dziękuję. Pani Małgorzata już kilka słów powiedziała o księdzu profesorze, więc już nie będę rozwijał tematu, powiem tylko, że jest on autorem ponad 280 prac naukowych, w tym między innymi współautorem książki również o opatach i przeorach klasztoru ojców cysterców w Szczyrzycu, więc temat mu znany, więc z tym większą ciekawością czekamy na wykład. Księże profesorze, zapraszam. Szanowni przedstawiciele władz samorządowych, również władz kościelnych, zarówno zakonnych, jak i diecezjalnych, szanowni państwo, przede wszystkim szanowna pani Małgorzato. Pani Małgorzata jest tym inspiratorem, tym dobrym duchem tej naszej obecności, bo jak już mówiłem, tak cicho, gdzie Warszawa, gdzie Skrzydna, prawda? Ale widać Rzeczpospolita, to jedność oczywiście, możemy połączyć, prawda, różne ośrodki. Skrzydna jest mi znana, tak jak tutaj pan zapowiedział, ja rzeczywiście przez wiele lat, dzięki zresztą tutaj pani profesor i dzięki zaproszeniu opata i przełożonych klasztoru cysterców w Szczyrzycu, przyjeżdżałem tutaj do tego archiwum, które też poznałem, a przy okazji czasem na popołudniową wycieczkę do Skrzydlnej. W związku z tym Skrzydna nie jest mi taka obca i też przypomniałem sobie dzisiaj te piękne klimaty, ten pejzaż, krajobraz skrzydlański. Szanowni państwo, pragnę państwu pogratulować tej inicjatywy, bo jest ona piękna. No, 6 wieków, prawda, tej zgody królewskiej na to, żeby założyć miasto tutaj, to jest coś. No, nie wszystkie miejscowości Rzeczpospolitej mogą pochwalić się tym, że król dał im zgodę. Czy coś powstało z tego, to ja dzisiaj państwu powiem, prawda, no, ale przynajmniej zgoda była oczywiście, także już jest z czego się cieszyć. A skoro Władysław Jagiełło jest zaliczany również do tych królów wielkich, abym powiedział, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to tym bardziej mamy powód do dumy i powinniśmy się niewątpliwie z tego cieszyć. Szanowni państwo, wraz z rozwojem państwowości i pojawieniem się pierwszych fundacji klasztornych na ziemiach polskich,
Coraz bardziej uświadamiano sobie korzyści płynące z lokacji. I tak jest. Oczywiście lokacje miejscowości XIII-XIV wiek najpóźniej było na Mazowszu. Ja jestem Mazowszaninem, prawda, i Mazowsze znam dość dobrze, jeśli chodzi o historię. No i mówię to z pełną odpowiedzialnością za słowa. Oczywiście ten proces lokacji miejscowości, powstawania od Śląska, umiłowanego ojcu Opatowi przez właśnie tutaj Małopolskę, prawda? No, wędrował dalej na północ, tam w kierunku Mazowsza oczywiście, ale niewątpliwie odegrał olbrzymią rolę, jeśli chodzi o kształtowanie tej świadomości, kształtowanie tego, co dzisiaj nazywamy takim społeczeństwem obywatelskim, tą podmiotowością lokalną oczywiście. Ma to swoje korzenie w średniowieczu. To nie jest tak, że wiek XX po II wojnie światowej my tworzymy samorządy, prawda, i one dzisiaj mają jakieś znaczenie. No nie, proszę Państwa, to jest odległa rzeczywistość, jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to średniowiecze. Zdawano sobie sprawę z tego, że niewiele znaczy samo posiadanie ziemi, jeśli nie można z niej czerpać korzyści ekonomicznych. I tu tkwi geneza starań właścicieli o kolonizację immunitety. Immunitet to jest dokument gwarantujący określony stan oczywiście tej posiadania. Na przełomie XIII i XIV wieku w Polsce najbardziej rozpowszechnionym prawem lokacyjnym było prawo niemieckie, co do tego nie mamy my, historycy, wątpliwości. Najogólniej rzecz biorąc, był to zespół zwyczajów i przepisów przeniesionych do Polski przez osadników przybywających z Niemiec, na których podstawie dokonywano lokacji miast i wsi. Najczęściej osadników zwalniano od wszystkich ciężarów prawa polskiego i wyłączano ich spod kompetencji sądownictwa wojewodów, kasztelanów i niższych sędziów. Kolonizacja na prawie niemieckim była w przeszłości przedmiotem badań naukowych wielu badaczy, wielu historyków. Ja może wszystkich Państwu nie będę wymieniał, bo tak sobie podzieliłem tutaj na regiony polskie, żebyście Państwo mieli pewien obraz, prawda, tego, kto i kiedy zajmował się badaniem właśnie tutaj nad tym zagadnieniem lokacji miejscowości, ale może tak przykładowo tylko wymienię choćby dla Wielkopolski Teodora Tyca i Karola Stefańskiego, ziemi dobrzyńskiej, sieradzkiej i łęczyckiej, to jest właśnie Polska tutaj północna, granica z Mazowszem, to Jerzy Masłowski, Antoni Gąsiorowski, Jerzy Luciński, Jerzy Wyrozumski, przede wszystkim Felix Kiryk, Państwu postać znana, sądzę, to małopolscy badacze, jeśli chodzi o miejscowości, profesor Kiryk no, jest autorem wielu monografii, jeśli chodzi o miasta, prawda, tutaj w Małopolsce. Dalej Jan Piskorski dla Pomorza Zachodniego chociażby do początku XIV wieku, Hubert Weiss, Anna Borkiewicz-Celińska zajmowała się nieco przynajmniej kolonizacją Mazowsza. Z nowszych prac można wymienić pracę Elżbiety Dybek dotyczącej ziemi przemyskiej. I to są najważniejsi, tacy przykładowi oczywiście. Nie mówię Państwu po to, żebyście Państwo zapamiętali tego. Jeśli ktoś będzie chciał, to i tak sięgnie oczywiście do tych opracowań, jeśli tym zagadnieniem naturalnie będzie się kiedyś zajmował. Zdaniem Sławomira Gawlasa, takiego żyjącego historyka, kolonizacja na prawie niemieckim miała daleko idącą konsekwencję dla dziejów Polski. To jest warte podkreślenia. Kolonizacja na prawie niemieckim. Oprócz aspektów gospodarczych, podkreślał, posiadała też znaczenie ustrojowe, tak dla Polski średniowiecznej, jak i nowożytnej. Lokowane miasta usiłowały przejąć kontrolę nad otaczającym terytorium, przez co popadały w konflikt z lokalnym rycerstwem i możnowładztwem oraz stały się istotnym elementem ówczesnych konfliktów politycznych. Może my na ziemiach polskich tak dużo nie mieliśmy tych konfliktów, aczkolwiek nie mieliśmy, ale gdzieś w Europie, prawda, to miasta odgrywały swoją rolę, jeśli chodzi o pewien wpływ polityczny na określone terytorium. Wspomniana wyżej Elżbieta Dybek przeprowadziła analizę lokacji miejscowości na prawie niemieckim, tak zwane Kruda Radice, to jest na surowym korzeniu, dla południowej części województwa krakowskiego, to jest powiatów bieckiego, sądeckiego i szczyżyckiego za lata 1334-1434. I tak w powiacie bieckim we wspomnianym czasie miała miejsce
czyli wieku, prawda, no 13, 14, prawda, i 15, a więc od połowy 14 do lat 30 wieku 15. W powiecie wieckim we wspomnianym czasie miało miejsce 32 lokacje wsi i jedno miasto. W powiecie sądeckim 20 nowych wsi i dwa miasta. W powiecie szczyżyckim 16 lokacji wiejskich i jedna miejska. W XVI wieku powiat szczyżycki obejmował 3394 km2 i znajdowało się na jego terenie 527 miejscowości. W drugiej połowie XVI wieku na omawianym terenie istniały takie miasta jak ja, niektóre Państwu tutaj przytoczę, bo nie chcę może wymieniać wszystkich, żeby Państwa jakoś nie zamęczyć. Mianowicie Bochnia. Bochnia była własnością królewską. Następnie Brzeżek, dzisiejsze Brzesko, własność szlachecka. Dobczyce, nie tak daleko stąd, własność królewska. Landskorona, nieco dalej, to własność królewska. Skawina, własność duchowna. Tymbark, najbliżej chyba tutaj od nas, własność królewska. Uście, własność królewska. Wieliczka, własność królewska. Zdaniem Jarosława Supruniuka w powiecie szczyżyckim około 200 mieszkańców i powyżej posiadały następujące miejscowości. Tych miejscowości ja wymieniłem, proszę Państwa, prawie na stronę. Także wszystkich nie będę czytał tych miejscowości, ale może niektóre, które są bliżej może tej Skrzydlnej, tak z ciekawości, żebyście Państwo mieli jakiś pogląd, jeśli chodzi o ten czas, to jest właśnie wiek XVI. No, to Państwu przeczytam. Mianowicie Gdów, nie tak daleko, własność szlachecka, Głogoczów, własność szlachecka, Krzyszkowice, własność duchowna, to też są miejscowości związane z klasztorem cysterców w Szczyżycu, dlatego też tak właśnie czytam, żebyście ojcowie też mieli świadomość. Następnie Niepołomice, nieco dalej, własność królewska, Poręba Spytkowska, własność szlachecka, Stróża, własność królewska, Sulikowice, własność królewska, a więc tych miejscowości było dosyć sporo, tak jak powiedziałem, około właśnie 200 mieszkańców posiadających. W powyższym wykazie, tak skrótowo przeze mnie Państwu zaprezentowanym, nie ma wymienionej Skrzydlnej. Wobec czego nasuwa się wniosek oczywisty, że Skrzydna miała mieszkańców nieco mniej niż 200 osób, prawda? A więc w tej kategorii wsi, prawda, powyżej 200 osób liczących jej nie było. Co warto podkreślić, akcja kolonizacyjna na tym terenie miała miejsce zdecydowanie wcześniej. O miejscowościach z okolic Szczyżyca, Myślenic, Ludzimierza dowiadujemy się z analizy uposażenia klasztoru cystersów w Szczyżycu. Wiemy, że był fundowany przez Teodora Gryfitę w 1234 roku. Najpierw, tak myślę, nie trzeba przypominać, może w tym gronie, pierwsza lokalizacja to był Ludzimierz, później po latach kilku, w 1243 roku klasztor został przeniesiony do Szczyżyca i nieprzerwanie, o tym więcej będzie mówiła pani profesor, istnieje do dnia dzisiejszego. Jest to jeden z nielicznych, warto pamiętać, na ziemiach polskich klasztorów, który przetrwał od momentu fundacji do dnia dzisiejszego, nie będąc skasowanym, zwłaszcza w wieku XIX, ponieważ zabory nam zniszczyły, byśmy powiedzieli, tę tkankę taką historyczną, zwłaszcza jeśli chodzi właśnie o klasztory. W dokumencie z 10 maja 1254 roku bratankowie fundatora klasztoru w Szczyżycu, Klemens i Marek Gryfici, zaznaczyli, że Teodor darował klasztorowi następujące wsie wraz z dziesięcinami. Szczyżyc, Pobręczyna, Bramowice, Podolany, Pogorzany, Godusza, Krzyszkowice, Kurdwanów, Mogilany, Głowaczów, Cisów, Ściborzycze, ponadto rzeki i potoki znajdujące się na tym terytorium. Zdaniem Elżbiety Dybek nie można wykluczyć, że w drugiej połowie XIII wieku właśnie cystersi rozpoczęli akcję osadniczą na tym terenie. Ja przychylam się do tego stanowiska, zresztą uważam, że cystersi, jeśli chodzi o zakon, odegrali olbrzymią rolę. I moim zdaniem z zakonów, które mamy na terenie Rzeczypospolitej, jeśli chodzi o kolonizację miejscowości, zakładanie miejscowości, najważniejsze, proszę Państwa,
My mówimy dzisiaj, prawda, w kontekście też wielu wydarzeń, też i reform, prawda, nie wiem, o Zielonym Ładzie chociażby, prawda, Zielony Ład i reforma w ogóle gospodarowania na ziemi polskiej. Proszę Państwa, to cystersi w XIII wieku prowadzają trójpolówkę, czyli taki system gospodarki, który przetrwał przez całe wieki. I nie ma, że tak powiem, analizy rozwoju gospodarczego i reformy, zajmowania się reformą czy gospodarką szerzej bez cystersów w średniowieczu. Czy chcemy, czy nie chcemy, takie są po prostu fakty. Prawie dwa wieki później, w stosunku do tego XIII, o którym mówiłem, cystersi rozpoczęli akcję osadniczą na tym terenie i analizując zasób źródeł do dziejów klasztoru cystersów w Szczyżycu, należy stwierdzić, że król Władysław Jagiełło dokumentem wydanym 10 kwietnia 1431 roku przeniósł wsie należące do klasztoru cystersów w Szczyżycu z prawa polskiego na prawo niemieckie. Niezależnie od działalności klasztoru szczyżyckiego w tych okolicach, w 1335 roku w południowo-zachodniej części powiatu szczyżyckiego założono w lesie wieś Jasienice, położono nad dopływem Raby o tej samej nazwie, cytuję, Sylvam nostram in flubio jasienicza sitam. Kilkanaście lat później, 2 lutego 1348 roku, król Kazimierz Wielki wydał przywilej lokacyjny na prawie niemieckim dla starej stróży in fluvis trzebuna et raba in loco qui dicitur stara stróża. W północnej części ziemi szczyżyckiej lokowano tylko dwie wsie, Borek 1350 oraz w 1357 roku w lesie nad rzeką Uszwicą wieś Szutku. Kolejne lokacje w powiecie szczyżyckim miały miejsce w 1365 roku, to jest Mszana Górna oraz Jerzmanów. Najbardziej intensywny rozwój lokacji miejscowości w analizowanym okresie przypadł na okres rządów Kazimierza Wielkiego, czyli lata 1333-1370. W sumie, jak już to wyżej zostało podkreślone, założono Nikruda Radice, czyli na surowym korzeniu, w dobrach królewskich, w powiecie szczyżyckim, 16 wsi i jedno miasto. To miasto to Jodłowa Góra, czyli mówiąc krótko, Tymbark, proszę Państwa. I do dnia dzisiejszego ten Tymbark jako miasto funkcjonuje. Jedną z najstarszych, niewątpliwie miejscowości w powiecie szczyżyckim jest Skrzydlna. Jej najstarsza nazwa to Krydlna. Pierwszym właścicielem terenów skrzydlańskich był najprawdopodobniej Zdzisław, o którym dowiadujemy się z dokumentu wydanego 11 maja 1235 roku, w którym Mikołaj, kustosz kapituły katedralnej krakowskiej i Herman, kanonik, zaświadczają o kupnie go duszy za 70 grzywien przez Teodora Gryfitę od komesa Zdzisława. Od komesa Wincentego Teodor Gryfita zakupił źreb w Gruszowcu za 10 grzywien. Dobra Gruszowca, fundator klasztoru, zakupił od tego miejsca, gdzie potok Gliniec spada do rzeki Stradomki, wraz z lasem, zaroślami, łąkami, polami uprawnymi i nieuprawnymi, od tego miejsca, gdzie wspomniane potoki łączą się aż do granic posiadłości komesa Zdzisława. Zgodnie ze zwyczajem i ówczesnym prawem kościelnym, prawo patronatu na beneficjum parafialne przysługiwało fundatorowi bądź jego prawnym następcom, zwykle właścicielom miejscowości. Sprzedaż przez komesa Zdzisława duszy na rzecz Teodora Gryfity, a następnie cystersów z Ludzimierza, później Szczyżyca, rozpoczął spór o prawo do kościoła parafialnego w Górze Świętego Jana. To była ta pierwsza parafia, która w okolicy Skrzydlna powstała nieco później, prawda? Bo oczywiście właściciel miałby to prawo patronatu tutaj, a oni się spierali o prawo patronatu do Góry Świętego Jana oczywiście, a więc właściciel Skrzydlnej, prawda? Który to teren obejmowała również ta parafia właśnie w Górze Świętego Jana, miał pewne prawo, nie był jedynym. Jak widać, musiał to prawo patronatu dzielić właśnie z klasztorem właśnie szczyżyckim. Nie trwał długo ten spór, gdy w 1238 roku i z tego roku pochodzi dokument, w którym Salomon, arcydiakon sandomierski i ugier zwany Buzakarinus
przysądzili konwentowi i opatowi cystersów w Ludzimierzu w jego sporze z komesem Zdzisławem prawo patronatu do kościoła w Szczyżycu, zwanego inaczej Górą Świętego Jana, wraz z dziesięcinami. Czyli cystersi po przeniesieniu klasztoru z Ludzimierza do Szczyżyca w 1243 roku przyjęli prawo patronatu nad kościołem parafialnym w Górze Świętego Jana. W celu potwierdzenia prawa patronatu nad kościołem parafialnym wystarali się o dokument wydany przez biskupa krakowskiego Jana w Krakowie w 1296 roku, w którym Ratold, syn Jana, właściciel skrzydlnej, zrzekł się w swoim imieniu i swoich synów jakichkolwiek pretensji co do prawa patronatu nad kościołem parafialnym w Górze Świętego Jana. A tym samym uznał konwent i opata klasztoru Szczyżycu prawnymi patronami kościoła parafialnego w tejże miejscowości. Skrzydlna w omawianym czasie znajdowała się więc w posiadaniu Ratoldów. Być może ambicje właścicieli, a może i perspektywy rozwoju zaważyły o udzieleniu zgody na początku XV wieku na założenie miasta. I to jest chyba najbardziej zasadna sugestia, prawda? Gdzie tak jest, proszę Państwa, że dzisiaj również ten mechanizm funkcjonuje, że czasem ambicje tych, no powiedzmy, którzy stoją na czele jakiejś jednostki administracji terytorialnej, wykraczają daleko oczywiście i czasem sprawiają, że ten rozwój miejscowości jest dosyć mocno widoczny. Zdaniem Henryka Samsonowicza miasta były jednym z najważniejszych projektów polityczno-ustrojowych średniowiecza. I być może Ratuldowie z tego sobie sprawę zdawali, prawda, że jednak miasto daje im, prawda, te szersze perspektywy trochę rozwoju takiego właśnie ustrojowego też i politycznego. Wraz z budową organizacji miejskiej powstawały jedne z najważniejszych instytucji, podkreślam to, cywilizacji europejskiej. O czym myślę? Myślę o terytorialnych i korporacyjnych samorządach, które stoją u podłoża społeczeństwa obywatelskiego. Podkreślam to, proszę Państwa. Te lokacje miejskie w średniowieczu, my dzisiaj chełpimy się, mówiąc społeczeństwo obywatelskie, prawda? Proszę Państwa, te samorządy miejskie w średniowieczu, od nich się możemy uczyć, prawda, jak te miasta i te samorządy były zorganizowane. Te właśnie samorządy, korporacyjne samorządy, były czynnikiem decydującym o rozwoju gospodarczym w średniowieczu, a tym samym i społecznym. Odpowiedzialne były za wielorakie aspekty życia miasta. Czuwały nad jego rozwojem, kontrakty zawierane. Broniły interesów swojej zbiorowości. Potrzebującym świadczyły pomoc. To dlatego w miastach w średniowieczu są fundowane klasztory mendykanckie. Dominikanie chociażby, czy franciszkanie. Oni otaczają opiekę religijną, ale i społeczną też, tą charytatywną, byśmy dzisiaj powiedzieli, tych właśnie mieszkańców średniowiecznego miasta. To są te właśnie wielorakie aspekty miasta średniowiecznego. Miasta dawały możliwość też towarzyskiego kontaktu, to wszystkie te cechy, które powstawały. Cech tym nie jest tylko, dzisiaj mamy, mówimy o związkach zawodowych, prawda, branżowych, rozmaitych, które mają na celu bronić, prawda, interesu pracownika, który jest jakoś tam, powiedzmy, krzywdzony i jego zdaniem oczywiście. Proszę Państwa, to są te korporacje, mają swoje korzenie w średniowieczu. Oczywiście te cechy, one nie tylko broniły interesu, prawda, pewnej grupy zawodowej, ale też świadczyły pomoc. One służyły też członkom bractwa wieloraką swoją pomocą. Dbały też również o rozwój kulturowy, prawda? Ale to jest może zagadnienie na inny temat. Lokacja miejska, czyli przywilej udzielony przez panującego, wpływał na przekształcenie lub ukształtowanie występującego układu przestrzennego. Często właśnie dokument przywilej lokacyjny określał ustrój miasta. Sądzę, że powyższe czynniki warunkowały starania Ratoldów u króla Władysława Jagieły o udzielenie zgody
na założenie miasta. I to nastąpiło w 1424 roku. Vladislai Dei Gratia Regis Polonie ad locandam civitatem in skrzydlna concessus et etiam super in Teutonicum Magdeburense de Euro Polonico translationem et exemptionem sub data anni właśnie 1424. Proszę Państwa, to jest ta istota, jest ta udzielona zgoda przez panującego, przez króla na powstanie miasta. Nie jest dana dokładna data, miesiąc i dzień wydania dokumentu. Możemy przypuszczać, że mogło to nastąpić, to jest moje zdanie, pod koniec 1424 roku. Co na to wpłynęło? Wpłynęło to, tą okolicznością sprzyjającą były narodziny pod koniec października 1424 roku męskiego potomka Władysława Jagieły i zresztą jego następcy tronu 10 lat później, czyli królewicza Władysława. To była bolączka króla Władysława Jagieły przez lata, że nie miał męskiego potomka, czyli oczywiście następcy tronu. I ten następca tronu, Władysław, rodzi mu się w 1424 roku. Proszę Państwa, to były takie momenty, czasem właśnie, jak narodziny tutaj królewicza następcy, gdzie ten właśnie panujący udzielał wielu przywilejów wtedy, by był hojny, prawda, dla swoich poddanych. I ja z tym to łączę oczywiście, to udzielenie zgody, prawda, na założenie miasta Skrzydlna z tym wydarzeniem, to jest właśnie z narodzinami królewicza Władysława. Później, jak Państwo wiedzą, nazwanego Władysławem Warnejczykiem, prawda, od miejsca śmierci w 1444 roku. Prześledzenie procesów kształtowania się samorządu miejskiego, życia ekonomicznego miasta, wytworzenia się odrębnego sądownictwa, fundacji religijnych są zagadnieniami, które stają przed nami w kontekście udzielenia królewskiej zgody. Ja w tym referacie krótkim, tym 20-minutowym czy 25, tego nie wyczerpuję, proszę Państwa. Ale jeśli chcemy trochę na temat Skrzydlnej, prawda, powiedzieć więcej, to do tych zagadnień musimy odnieść się, prawda, i przeprowadzić jakieś badania kompleksowe. Czy rzeczywiście, najpierw na to pytanie musimy sobie odpowiedzieć, takie instytucje się wykształciły? No, na razie chyba źródła milczą, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kwerendę większą oczywiście przeprowadzić. Udzielenie zgody królewskiej więc stoi u początku procesu tworzenia struktur miejskich. Podkreślam, powstanie miasta to jest pewien proces. To nie jest tak, proszę Państwa, wiemy o tym, zwłaszcza przedstawiciele władzy samorządowej, prawda, że coś spada z nieba. Nie spada. Czasem potrzeba lat, żeby coś wykształcić, proszę Państwa. I tak też jest właśnie z tym procesem miejskim. Znane są przypadki, kiedy przed pełną lokacją miejscowość posiadała zaczątki ustroju miejskiego. Ja wymienię choćby Wiznę, proszę Państwa. To jest inny w ogóle rejon Polski, Polska Północna oczywiście. Ten przywilej lokacji miejskiej został udzielony w 1435 roku dla Wizny przez księcia mazowieckiego Władysława. Ale zaczątki ustroju miasta Wizna były wcześniej, przed 1435 rokiem. Mówię to Państwu po to, żebyście Państwo uświadomili sobie, że to nie jest, powiedzmy tutaj, fakt, tylko to jest oczywiście proces. A może zwłaszcza Starej Warszawy, która przywilej lokacyjny otrzymała 4 czerwca 1413 roku. Choć znacznie wcześniej, bo w latach 70. wieku XIV posiadała zalążki ustroju miejskiego. Przykładowo 26 maja 1382 roku książę mazowiecki Janusz I Starszy potwierdził nadanie na rzecz mieszczan warszawskich wsi Solec, której nadał prawo chełmińskie. W dokumencie wspomniane są uprawnienia sądowe wójta warszawskiego wobec ludności Warszawy i Solca. Zatem ja to interpretuję w ten sposób, że udzielenie zgody przez króla Władysława Jagieły w 1424 roku było wyrażeniem zgody na to, żeby budować
strukturę miasta, prawda? Żeby właśnie tutaj ta miejscowość miastem stawała się, ale jak Państwu powiedziałem, to oczywiście był proces. Zatem zasadnym jest pytanie, czy udzielenie zgody królewskiej na założenie miasta Skrzydlna miało swoje następstwa w postaci wykształcenia się struktur samorządowych? Jeśli nie, to rodzi się pytanie następne. Co stanęło na przeszkodzie? Tak czy inaczej, w kontekście dziejów Skrzydnej warto to wydarzenie 1424 roku przypomnieć jako swoistą szansę, którą Skrzydlna w tym XV wieku otrzymała. Niezależnie od biegu dziejów, do dzisiaj pozostaje ważnym ośrodkiem z parafią, a pamięć o przeszłości jest tu niewątpliwie kultywowana, o czym świadczy opracowanie kompilacyjne w postaci maszynopisu dziejów Skrzydlnej i jej parafii autorstwa Józefa Koniecznego. I na tym zakończę. Dziękuję. Bardzo dziękujemy księdzu profesorowi za inspirujący, ciekawy wykład, też wstęp do zapewne dalszych rozważań o lokacji miasta Skrzydlna. Ja przyznam, że chętnie też bym z księdzem podpytał księdza o jeszcze wcześniejsze dzieje tego regionu, bo tutaj krążą legendy o benedyktynach Styńcach, którzy mieli uczestniczyć w zakładaniu parafii Góra Świętego Jana. Pytanie, czy cała parafia w Górze Świętego Jana miała związek jakiś z okręgiem grodowym w Poznachowicach Górnych. No. Tak, u Długosza, Długosz twierdzi, że już w 1010 roku benedyktyni z Sieciechowa pobierali dziesięciny z 26 miejscowości położonych wokół Szczyrzyca i oni rzeczywiście pobierali je do rozbiorów Polski. Także przez kilkaset lat benedyktyni z Sieciechowa byli tu obecni, więc to są ciekawe wątki. Przepraszam za wejście w te najstarsze wątki, bo zająłem czas pani profesor Jolancie Marszalskiej, która jest wybitnym znawcą i Szczyrzyca, i archiwum w Szczyrzycu. Napisała oczywiście kilkaset artykułów naukowych i wiele książek, w tym co najmniej 4 poświęcone Szczywicowi. 6. Nie doceniłem pani profesor, więc z pokorą oddaję głos. Pani profesor, prosimy o wykład Skrzydna i jej właściciele w świetle dokumentów źródłowych z XVI i początku XVII wieku. Archiwum klasztoru cystersów w Szczyrzycu. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło stanąć tu na ziemi skrzydlańskiej, ale Szczyrzyc jest tuż, tuż. Drodzy Państwo, ta ziemia nie jest mi obca. 24 lata temu tutaj się pojawiłam i powiem Państwu, że pokochałam tę ziemię. To jest kawał pięknej historii. Pięknej historii, której tym bardziej się cieszę, że tyle osób jest i tyle osób zechce wysłuchać. To nie są łatwe, proszę Państwa, przedłożenia nasze, bo one są bardzo mocno wypełnione postaciami, datami, ale nie da się inaczej. Tym bardziej, drodzy Państwo, że moje przedłożenie opierać się będzie bez mała wyłącznie o rewelacyjne archiwum ojców cystersów. To, co w Szczyrzycu oczywiście. To, o czym wspomniał ksiądz profesor Waldemar Graczyk, że jest to rzeczywiście wspaniałe archiwum. Potwierdzam, klasztor nieprzerwanie trwa 790 lat, o czym przypominaliśmy ponad miesiąc temu. Jest to jedyny właściwie na dobrą sprawę klasztor męski, monastyczny, ale nie tylko, który trwa nieprzerwanie do chwili obecnej. Proszę sobie wyobrazić, że za tyle wieków, bez mała 8, jakie zostają zgromadzone dokumenty,
nigdy nie rozproszone dokumenty. To jest dopiero bogactwo. Drodzy Państwo, historię tylko w oparciu o dokumenty się tutaj jakby konstruuje. To zresztą zawsze mówię młodzieży na zajęciach na uczelni, że my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jakie archiwa kościelne w szerokim tego słowa znaczeniu, diecezjalne i zakonne, przechowują skarby pisane na pergaminach, na kartach, książki po prostu. A zatem, proszę Państwa, ja będę mówić o rodzinie pieniążków. Ta rodzina odegrała swoiste piętno i pozytywne, drodzy Państwo, ale też zabarwione taką nutą nieco negatywną. W archiwum klasztoru Szczyżyckiego zachowały się bardzo ciekawe dokumenty dotyczące linii pieniążków skrzydlańskich, ich działalności na przestrzeni około dwóch wieków w związku z miejscowością, której byli właścicielami od początku XVI stulecia, jak również kontaktów z klasztorem Szczyżyckich, z którymi graniczyły ich dobra. Zdecydowanie najwięcej dokumentów, które przechowywane są do chwili obecnej w archiwum klasztoru Szczyżyckiego, dotyczy sporów granicznych między pieniążkami a klasztorem za czasów opata Piotra Borowskiego, jego następcy Joachima Cieniowskiego oraz Stanisława Trochajowskiego. Proszę Państwa, ogromna ilość dokumentów. To są dokumenty procesowe, prawne i widać, jak bardzo obie strony starały się zabezpieczyć swoje dobra, do jakich dochodziło bardzo często trudnych sytuacji. Ale również poza dokumentami to są kopiarze klasztoru Szczyżyckiego, tak zwane origo, które z roku 1627 spisywane przez przeora ówczesnego, w ówczesnym czasie Zygmunta Strychowskiego, czy prowisio spisywane przez Rajmunda Rajdlewicza. To tyle gwoli takiego jakby wprowadzenia, jeśli chodzi o korzystanie przeze mnie, bo szczególnie chciałam zwrócić na to uwagę, że skupiłam się na dokumentach tego klasztoru, bo tutaj widzimy, proszę Państwa, jakie zachodziły związki pomiędzy właścicielami miejscowości, pieniążkami, a jednocześnie klasztorem, który dosłownie jest na wyciągnięcie ręki, bo to jest bodajże niespełna 4 kilometry, które dzieli obie miejscowości. Proszę Państwa, pieniążkowie skrzydlańscy, gałąź na Kruszlowej i Skrzydlej. Otóż pierwszym historycznie potwierdzonym dziedzicem Skrzydlej był Jan Pieniążyk, żyjący w latach 1470-1532, pod starości krakowski, kasztelan sądecki, z czasem sędzia grodzki krakowski, nominowany na ten urząd 28 lipca 1519 roku. Funkcję tę objął faktycznie 3 października 1519. Poseł na Sejmie. Od roku 1525 wymieniany w źródłach jako referendarz koronny. Po raz pierwszy wspomniany w dokumentach klasztoru Szczyżyckiego w 1502 roku, kiedy to wzmiankowany został jako dzierżawca wraz z bratem dóbr Skrzydla w powiecie szczyżyckim. A Skrzydlą wniosła mu w posagu Beata Ratodówna, córka Marka Ratouda, Ratuda, różnie jest to pisane. Naówczas właściciela Skrzydlej określana współtenutariuszką starostwa nowotarskiego, o którym wybitny heraldyk Bartosz Paprocki zanotował, cytuję: Jan był sędzią ziemskim, krakowskim, starostą sądeckim, nowotarskim, miał za sobą ostatnią dziedziczkę z domu Ratów, z którą wziął szaflary, skrzydlną i inne dobra. Koniec cytatu. Jan Pieniążek, wówczas jeszcze pisany z Kruszlowej, pod koniec XV stulecia pozostawał w służbie dworskiej któregoś ze znaczniejszych panów małopolskich, być może współrodowców z Szydłowieckich, w którym był zresztą tutaj spowinowacony, tam zdobywając umiejętności prawnicze i skarbowe. Poświadczyć to może również fakt, iż urząd podstarościego złożył w 1519 roku, kiedy to Zygmunt I nadał mu urząd tym razem sędziego ziemskiego krakowskiego. Cieszył się zaufaniem królewskim, to też z czasem monarcha obdarzył go stanowiskiem referendarza koronnego, a więc doradcy prawnego samego monarchy. I jak pisał późniejszy historyk Józef Rafacz, miarą zaufania monarchy do zdolności prawnych i znajomości prawa polskiego na tamte czasy oczywiście było powołanie Pieniążka w 1532 roku do komisji, która miała za zadanie opracowanie kodeksu prawa sądowego polskiego. To jest bardzo ważna informacja i bardzo ważna funkcja, jaką Jan Pieniążek sprawował.
W skład wówczas sześcioosobowej komisji weszli wyłącznie prawnicy czynni w sądach królewskich i ziemskich, a ich nazwiska figurują w konstytucjach sejmowych z 1532 roku. Byli to z Małopolski Jan Pieniążek i Bernard Maciejowski, z Wielkopolski Mikołaj Niemojewski i Maciej Krzyżanowski oraz duchowni królewscy, o tak, dziękuję serdecznie, Mikołaj Zamoyski i Jerzy Myszkowski. Pierwsza połowa rzeku XVI to bardzo ważny okres w umacnianiu pozycji i oddziaływania Pieniążka zarówno na płaszczyźnie własnego rąbu, jak i pośród szlachty, u której cieszył się poważaniem, a także kształtowania jego silnej pozycji materialnej. I trzeba w tym miejscu podkreślić, iż w wyniku pierwszego podziału dóbr rodowych dokonanych z bratem w roku 1494 Jan Pieniążek otrzymał z dóbr dziedzicznych leżących w powiecie bieckich Sobniów, w miejscowości Sobniów i Łaski, zaś w 1513 roku zamienił je na Kruszlową i Starą Wieś. Wspomniana zaś Beata Ratołdówna wniosła mu w posagu część skrzydlnej stróży i przenoszy. Później, w 1519, Pieniążek nie bez trudu wykupił pozostałe części tych wsi oraz dodatkowo wolę koło Skrzydnej z rąk pozostałych spadkobierców Marka Ratołda, o czym wspominają m.in. dokumenty szczyżyckie. Pomagał żonie w utrzymaniu przypadłych jej części tenuty nowotarskiej i mimo starań kasztelana wieckiego Jana Jordana o wykup starostwa w 1505 roku, Beata z Ratudów Pieniążkowa pozostała przy dzierżawie, a nawet powiększyła swój udział w drodze wykupu poszczególnych wsi od innych członków rodziny. Jan Pieniążek, zwany jeszcze powszechnie Kruszlowskim, a już z czasem Skrzydlańskim, od 1507 roku brał udział w przedsięwzięciu żony, występując jako tenutariusz warowni Szoflary. Jako główne etapy w scalaniu w swoim ręku dawnych posiadłości Ratuldów przez Pieniążka należy uznać częściowe wykupienie przez niego okolicznych wiosek. I tak, w 1509 roku wsi Kasinki i wokół niej leżących poszczególnych łanów, dalej z działu należnego po Marku Ratuldzie Młodszym w 1518 roku miejscowości Mszana i Olszówka, dalej wykupienie dawnego działu należącego do Andrzeja Ratulda Nowego Targu i Mieściska. Warto nadmienić, że w 1525 roku wykupił miasto Nowy Targ wraz z przypadającym mu wójtostwem z rąk ostatniego posiadacza i zarazem rajcy krakowskiego Michała Spisza, a 5 lat później, w 1530, uczestniczył w wykupieniu przez Skarb Królewski starostwa nowosądeckiego od spadkobierców Mikołaja Firleja. Uzyskawszy nie bez trudu nowotarszczyznę, Jan Pieniążek poczynił ważne starania odnośnie uregulowania swoich praw własności w stosunku do całości nabytych ziem, zapewniając w ten sposób dożywotnie dzierżenie w swoich rękach ogromnych posiadłości, majątności po Ratuldach, krewnych żony, zapewniając ją sobie i swojemu potomstwu. Z czasem uzyskanie przywileju królewskiego na dożywocie dla Jana Pieniążka, jego syna Prokopa, żony Beaty, matki Prokopa, bo te właśnie osoby dzierżyły dożywotnio nowotarszczyznę, było zamknięciem działalności na tym właśnie terenie. Warto nadmienić, że jako współtenutariusz Skrzydlnej, Stróży i Przenoszy był też sąsiadem i dobrodziejem klasztoru Cystersów Szczyżyckich. I choć źródła archiwalne klasztoru milczą na ten temat, można domniemywać, że stosunki sąsiedzkie z klasztorem Cystersów w Szczyżycu musiały być co najmniej dobre, gdyż wspominają o szczodrobliwości Pieniążka wobec klasztoru zarówno wybitny heraldyk, wspomniany już przeze mnie Bartosz Paprocki, jak i wybitny historyk Szymon Starowolski. W przeciwieństwie do swych następców, Pieniążek był przyjacielem i obrońcą, tu zaznaczam, obrońcą klasztoru szczyżyckiego. W dowód wdzięczności za jego życzliwość po śmierci w roku 1532 jego doczesne szczątki zostały pochowane w krypcie świątyni klasztornej, co zapisano, cytuję. Tego też w klasztorze czylickim in libris beneficiorum tak wspominają Magnificus Dominus Joannes Pieniążek Heres de Kruszlowa et in Skrzydlna Judex Terre Krakowiensis Capitaneus San Decensis Huius Defensor Monasterii Hic Jacet Sepultus Orate Pro Eo. Nieco później zapis ten nieznacznie zmieniony,
powtórzył w swoim dziele Monumenta Sarmatorum Szymon Starowolski, wzorując się zapewne na paprockim. Cytuję. In monasterio ci licenzi magnificus dominus Janus pieniążek heres in cruzlova et in skrzydna jud exterre krakowiensis capitaneus san decenzis huius monasterii defensum hic iatet sepultus. Proszę Państwa, i taki maleńki mój komentarz. W tej chwili nie ma już żadnego napisu inskrypcyjnego w klasztorze. Nie możemy tego potwierdzić. A zatem pytanie sama sobie kiedyś zadawałam, co stało się z tym zapisem, bo Paprocki musiał go widzieć, a za Paprockim powtórzył go Szymon Starowolski. Najprawdopodobniej był w okresie tutaj za czasów opata Drohojowskiego. Najprawdopodobniej wtedy podczas renowacji, odbudowy klasztoru, czy przebudowy, może troszkę później, najprawdopodobniej musiało ulec to zniszczeniu, ponieważ nie mamy najstarszych inskrypcji. To jest dla nas jedyne potwierdzające źródło, że akurat Jan Pieniążek był tym przyjacielem, nie toczył żadnych sporów z klasztorem, ani klasztor z Pieniążkiem, czego nie będziemy mogli powiedzieć o jego następcach. Zapis ten wyryty na nagrobku świadczy o dobrych relacjach, jakie utrzymywał Pieniążek z klasztorem szczyżyckim. Sam też będąc fundatorem w 1520 roku i zarazem dobrodziejem kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w swoich dziedzicznych dobrach w Kruszlowej. Z małżeństwa z Beatą Ratodówną pozostawił czterech synów. Jana, dworzanina królewskiego, podobnie jak ojciec sprawującego urząd sędziego ziemskiego krakowskiego i zarazem starosty sądeckiego, Stanisława, o którym Niesiecki zanotował, że był mężem uczonym i umarł młodo. Piotra, dworzanina króla Henryka i Stefana Batorego, który, jak napisał Niesiecki, cytuję, swoim kosztem znaczny poczet ludzi do boju wystawiwszy, z niemi mężnie stawał pod Torowcem i wielkimi łukami. Tenże odziedziczył po ojcu Chabłowice w ziemi przemyskiej, a także inne dobra w ziemi krakowskiej oraz Prokopa, dzierżawcę Nowotarskiego, właściciela Skrzydnej. Ten z Anny Pukarzewskiej Henryk Reniawa pozostawił sześciu synów i dwie córki, Jadwigę Rokoszową i Annę Chełmską, chorążynę krakowską. Proszę Państwa, teraz słów kilka o Prokopie Pieniążku starszym i jego spadkobiercach. Tym Prokopie, proszę Państwa, którego pomnik możemy, czy będziemy mogli niedługo podziwiać po renowacji pełnej w starym kościele skrzydlańskim. Po śmierci Jana Pieniążka starszego, Skrzydną oraz Cenutę Nowotarską odziedziczył syn Prokop, który podobnie jak jego ojciec okazywał sporo życzliwości szczyżyckim zakonnikom, choć dokumenty klasztoru szczyżyckiego troszkę milczą na temat jego bliższych relacji sąsiedzkim ze starym opactwem. Z czasów jego rządów pochodzi stary, zabytkowy dwór w Skrzydnej, wielokrotnie przebudowywany, oraz smurowano drewniany kościół gotycki pod wezwaniem biskupa, świętego Mikołaja biskupa, którego był fundatorem i dobroczyńcą. Tam też zmarły w 1567 roku Prokop Pieniążek został pochowany. W przeciwieństwie do swego ojca Jana, Prokop spoczął w świątyni w swojej fundacji w Skrzydnej. Z małżeństwa z Anną Pukarzewską Herbuś Reniawa pozostawił dwie córki, wspomnianą już Jadwigę Rokoszową i Annę Chełmską. Syna starostą Jana, starostą Nowotarskiego, sprawującego na ten czas urząd podczaszego krakowskiego. Dalej też Mikołaja, Piotra, Prokopa, a o tym warto też wspomnieć, Prokopa młodszego, rycerza zakonu jerozolimskiego świętego Maurycego i Łazarza, rotmistrza huzarskiego, Krzysztofa, dworzanina króla Stefana Batorego, żołnierza i pisarza, oraz Nikodema, dworzanina cesarza Maksymiliana Habsburga, uczestnika wojen moskiewskich. Imiennik ojca, Prokop młodszy, był postacią nietuzinkową. Do historii przeszedł z przydomkiem rycerza zakonu jerozolimskiego, świętego Maurycego i Łazarza, który otrzymał od Emanuela Filiberta w Turynie za zasługi w wojnę w Turcją. Był współdziedzicem Skrzydnej wraz z braćmi tenutariuszem wsi Zamoście w powiecie sądeckim oraz królewskiej wsi Kasinki wchodzącej w skład dzierżawy mszańskiej. W powiecie sądeckim miał też miejscowość Kuczków z folwarkiem, Wolę Kuczkowską, Dalejowice,
który w 1579 roku sprzedał Sebastianowi Sulińskiemu oraz część we wsiach Irządze i Zawada w powiecie lelowskim. Nie wspominają o nim źródła archiwalne klasztoru Szczyżyckiego i jak można wnioskować, nie miał w tym czasie większego związku ze Skrzydną, w której zapewne przyszedł na świat, jak i też z klasztorem Cystersów w pobliskim Szczyżycu, całe swoje życie podporządkowując służbie wojskowej, będąc na żołdzie królewskim króla Stefana Batorego. Wspomina o nim Szymon Starowolski w swoim wybitnym dziele Monumenta Sarmatorum, określając Prokopa Pieniążka jako Miles Hierozolimitanus. Jako jedyny z synów Prokopa Pieniążka starszego z linii skrzydlańskiej wszedł na karty historii. I tak jak o pozostałych braciach Prokopa Młodszego karty historii właściwie milczą, tak Prokop Pieniążek Młodszy, syn Prokopa Starszego ze Skrzydlnej, jako zasłużony w walkach o inflanty żołnierz został obdarowany przez Batorego starostwem wendeńskim i prefekturą zamku Rumburg. Warto zaznaczyć, iż w Austriackiej Bibliotece Narodowej w Wiedniu znajduje się egzemplarz drukowanych statutów Jakuba Przyłuskiego, związany proweniencyjnie, czyli własnościowo, z rodziną pieniążką ze Skrzydlnej, a konkretnie z Prokopem Młodszym. W jego uprawie znaleziono bowiem rękopiśmienny dodatek zawierający odpisy dokumentów oraz drobne utwory literackie datowane na drugą połowę XVI stulecia. Na karcie tytułowej zapisano bowiem, cytuję, sum Prokopy Pieniążek Capitanei Vendensis Rumbergniskve, zaś na karcie 12 wspomnianego dodatku widnieje napis ad perpetuam memoriam donatus et liber sternu et necessarium militis republice cavalero Prokopio Pieniążek generoso Nicodemo Pieniążek anno 1586 die 24 junius in Skrzydlna. Księga ta trafiła do rąk najmłodszego z synów Prokopa Pieniążka starszego Nikodema. Ten zaś został w drodze dziedziczenia właścicielem dóbr skrzydlańskich i właścicielem opactwa i sąsiadem, przepraszam, opactwa Cystersów w Szczyżycu. W dokumentach klasztornych wzmiankowany jest do roku 1593. No i proszę Państwa, dochodzimy do tych konkretnych, już realnych w tamtych czasach związków pieniążków, a szczególnie Nikodema Pieniążka, i prowadzonych przez niego wszelakiej maści sporów z klasztorem Cystersów w Szczyżycu. Otóż w archiwum klasztornym zachowało się bardzo dużo interesujących dokumentów potwierdzających trudne relacje sąsiedzkie Nikodema z klasztorem szczyżyckim. Jaki zatem był kolejny właściciel Skrzydlnej? Syn Prokopa Pieniążka starszego, wnuk Jana, sędziego ziemskiego. Czy zapisał się na kartach historii? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Wzorem synów dobrze urodzonych rodów odbył zapewne osławione Grand Tour, czyli zdobywał w ten sposób, jeżdżąc po Europie, umiejętności posługiwania się obcymi językami, przebywając przez jakiś czas na dworze cesarskim Maksymiliana Habsburga. Proszę Państwa, dziedzice w tamtych czasach, synowie magnatów czy bogatej szlachty odbywali regularne wyjazdy zagraniczne. To nie jest przywilej wieku XX czy XXI. W ten sposób się kształcono. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak bardzo często, jak bardzo dużo tej młodzieży magnackiej, szlacheckiej wyjeżdżało, zdobywając ogładę, zdobywając wykształcenie. Przeciętny młody magnat, polski szlachcic, był zdecydowanie lepiej wykształcony, drodzy Państwo, niż adekwatny magnat, jeśli tak można w ogóle powiedzieć, francuski czy niemiecki. Także tutaj nie miejmy żadnych złudzeń, nie musimy się tutaj za przeszłość i wykształcenie tamtych pokoleń wstydzić. A proszę Państwa, mówię to z doświadczenia badawczego. I dalej. Podobnie jak jego brat, Prokop Młodszy brał udział w wojnie z Moskwą za czasów Batorego. Musiał być doskonale wyszkolony w jeździe konnej i posiadać duże umiejętności. Odznaczał się siłą i zapewne dość krewkim charakterem, co później potwierdzą źródła archiwalne. Kasper Niesiecki taką pozostawił o nim zapiskę w swoim herbarzu. Cytuję.
Nikodem ten, zwiedziwszy obce kraje, z cudzoziemskich języków nabywszy, na dworze Maksymiliana cesarza czas niejaki zabawił, a do ojczyzny powróciwszy z moskiewską ekspedycją, z obozu przez cały czas tej ekspedycji nie ustąpił. Był takiej siły i czerstwości, że konia równymi nogami, tak jak do potrzeby po usarsku ustrojony, przeskakiwał i inne sztuki godne podziwienia czynił. Nikodem Pieniążek nie był już tak życzliwy klasztorowi, jak jego ojciec i dziad, tocząc w ciągu swego życia z klasztorem szczyżyckim przewlekłe procesy. Proszę Państwa, powiem tak krótko, przeglądając te archiwalia, analizując je, no po wiekach możemy się uśmiechnąć na takie czy inne sformułowania, na takie inne płatanie sobie w cudzysłowie mało eleganckich tutaj figli, o ile to w ten sposób w ogóle możemy nazwać. Jest to doskonały materiał, doskonały scenariusz, proszę Państwa, na niejedną znakomitą książkę, by nawet nie rzec na sensacyjny film. Drodzy Państwo, naprawdę dokumenty to potwierdzają. Naruszanie granic i posiadłości klasztornych stało się przyczyną wniesienia skargi przez opata Piotra Borowskiego na Nikodema Pieniążka w roku pańskim 1578 do Sądu Ziemskiego Krakowskiego. Doszło bowiem po raz kolejny do ich naruszenia w posiadłościach klasztornych w Porąbce. Nikodem Pieniążek dopuszczał się licznych krzywd, czyniąc duże szkody w lasach klasztornych. Opat Borowski wnosił kolejne skargi do Sądu Ziemskiego Krakowskiego, zarzucając Pieniążkowi wszelkie gwałty, bezprawne zabieranie siłą drzewa, wywożenie go do swojego dworu. Z analizy dokumentów klasztornych wynika, iż Nikodem bezprawnie zabrał chociażby w 1585 z lasów klasztornych trzy wozy ściętych buków i łańcuch o łącznej wartości 50 grzywien z lasu gruszowskiego. Niewiele później, bo 40 buków ściętych wartości 100 grzywien również z lasu gruszowskiego. Z lasów dobronieskich 40 drzew wartości 100 grzywien. Z lasów raciborzańskich 21 drzew. Podobnie z lasów dobronioskich 2 wozy buków wartości 40 grzywien. Sporo to było. Wieloletnie spory pomiędzy opatem Piotrem Borowskim a Nikodemem Pieniążkiem, ówczesnym właścicielem nadal skrzydnej, odbijały się bardzo dużym echem na Nowotarszczyźnie. Sprawa się oparła o dwór królewski. W 1585 Stefan Batory zlecił kanclerzowi Janowi Zamoyskiemu, by nakazał staroście Niepołomickiemu Grzegorzowi Brańskiemu herbu Gryf zaprowadzenie pokoju między zwaśnionymi stronami. Nakazano zwrócić szczególną uwagę na Nikodema Pieniążka i niebezpieczne groźby, które kierował pod adresem opata Borowskiego, łącznie, proszę Państwa, grożąc mu pozbawieniem życia. Monarcha nakazał również pobrać staroście od Pieniążka i opata Borowskiego rękojmiem w wysokości 30 tysięcy florenów, która miała być zabezpieczeniem w sytuacji powstania nowego konfliktu pomiędzy stronami. W przypadku naruszenia nakazu królewskiego o zaprowadzenie pokoju, połowę sumy miał zabrać skarb państwa, zaś druga połowa miała przypaść stronie niewinnej, co też było zapisane w dokumencie. Następca Piotra Borowskiego na urzędzie opackim, Joachim Cieniawski, również nie był wolny od tych trosk, które przysparzali konwentowi cysterskiemu sąsiedzi ze Skrzydlej. Za jego rządów nadal toczył się zaciekły spór z Pieniążkami, sięgających dość odległych czasów. W 1593 roku opat Cieniawski oskarżył z kolei Zofię Pieniążkową, wdowę po Nikodemie. Zdecydowanie obydwoje mieli krewki charakter. O zabranie drzewa z lasu w Gruszowie. Z kolei w rok później do Trybunału Koronnego w Lublinie została wniesiona kolejna skarga przez opata Cieniawskiego, tym razem dotycząca zagarnięcia jęczmienia owsa przez innego z braci, Jana Pieniążka, wspomnianego wcześniej starostę Nowotarskiego, a brata Nikodema. Tu konkretnie ze wsi Rogoźnik, będącej własnością konwentu szczyżyckiego. Jan Pieniążek III, bo ich było naprawdę kilku tych Janów, sprawował urząd podczasowego, w tym czasie urząd podczaszego krakowskiego, tytułując się starostą nowotarskim, choć dzierżył tylko część nowotarszczyzny, bo tylko dzierżawę poremską, z czasem przekazując ją we władanie Mikołajowi Pieniążkowi. I znowu Trybunał w Lublinie skierował tę sprawę do ponownego rozpatrzenia sądowi ziemskiemu w Czkowie. W roku pańskim 1594 sprawa została umorzona, a strony zostały zobowiązane do zawarcia wzajemnej ugody, co też zapisano, cytuję, stało się przyjacielskie postanowienie pomiędzy ich mościami,
księdzem Joachimem Czeniawskim, opatem czyżyckim i konwentem z jednej strony, a między jego mością panem Janem Pieniążkiem pod Czaszym Krakowskim. O wiele bardziej absorbującym opata okazał się spór, jaki rozpoczął się kilka lat później, w 1592 roku. Dotyczył on zagarnięcia przez wspomnianego Jana Pieniążka III ról kmiecych, należących do klasztoru na obszarze wsi Krążów, zwanych Infundo Moravszczyna, a położonych na Dowotarszczyźnie. Co prawda opat nosił się z zamiarem zajęcia pewnych dóbr należących do Jana Pieniążka w ramach rekompensaty za uczynione przez niego krzywdy klasztorowi, jednakże sąd nie zazwolił na takie załatwienie sprawy, nakazując obu stronom ponowne stawienie się na kolejnej rozprawie. I znowu ona strafiła przed Trybunał Koronny, który orzekł, że grunty kmiece w Krauszowie są własnością konwentu szczyżyckiego i nieprawnie zostały zabrane przez Jana Pieniążka III. Opat Czeniawski wraz z dwoma zakonnikami został zobowiązany do złożenia przysięgi potwierdzającej, że wspomniane grunty będące przedmiotem sporu są własnością konwentu. Przysięgę tę miał złożyć opat w obecności sześciu świadków wywodzących się ze stanu szlacheckiego na najbliższych rokach sądowych w Czchowie, co po wydaniu orzeczenia Trybunału Koronnego. Kolejnym przedmiotem niekończącego się sporu z Pieniążkiem było dochodzenie prawa własności przez Czeniawskiego do wsi Moravszczyna, należącej, jak wspomniałam, do konwentu szczyżyckiego. I tym razem Czeniawski wniósł skargę do sądu ziemskiego, a był to ciągle rok 1595. Widać, był bardzo aktywny ten Jan Pieniążek III za bezprawne zagarnięcie przez niego wsi. Wyrokiem sądu nakazano Pieniążkowi zwrócić sporną wieś klasztorowi. Pozwany nie zastosował się do wydanego wyroku sądowego, argumentując brakiem kompetencji sądu w tej sprawie, odwołując się do Trybunału Koronnego. Proszę Państwa, jakieś mamy zbieżności w tej chwili. Nie musimy sięgać daleko. Drodzy Państwo, historia lubi się powtarzać. Sąd nie przyjął apelacji oskarżonego, żądając od pozwanego złożenia przysięgi. Sprawa własności Moravszczyny została odłożona do najbliższych roków sądowych. Na tym nie zakończyły się spory pomiędzy opatem Czeniawskim a Janem Pieniążkiem III. Kolejny spór dotyczył wsi Rogoźnik, położonej również na Nowotarszczyźnie. Wieś została zakupiona dla klasztoru szczyżyckiego w 1592 roku, co potwierdza tutaj kolejny dokument. Państwo pozwolą, że go nie będę cytować. W 1595 roku znowuż Jan Pieniążek III po raz kolejny zajął gwałtem wieś Rogownik Większy, wyrządzając szkody w dobrach wsi oszacowanie na 10 tysięcy marek. Czeniawski ponownie skierował sprawę do sądu grodzkiego, tym razem w Sączu, a pozwany, zasłaniając się chorobą, nie stawił się w sądzie. Następnie sprawa została skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Ziemski w Czchowie, gdzie zezwolono opatowi na zadośćuczynienie poniesionych szkód w dobrach Pieniążka, na co z kolei oskarżony nie zezwolił. I w tej sprawie została wysłana przez sąd specjalna komisja, której nadano uprawnienia do odebrania części majątności oskarżonego Jana Pieniążka III. Była to forma odszkodowania i zadośćuczynienia za gwałtowne zagarnięcie znacznej części majątku klasztornego przez Jana Pieniążka. Oskarżony nie przyjął orzeczenia Sądu Ziemskiego wobec zaistniałej sytuacji. Opat Joachim Czeniawski po raz kolejny wniósł sprawę do Trybunału Koronnego w Lublinie. A Trybunał Koronny opowiedział się po stronie pokrzywdzonego klasztoru szczyżyckiego. Sprawa została skierowana ponownie do rozpatrzenia przed Sąd Ziemski w Czchowie. Jan Pieniążek III został zobowiązany ponownie do zwrotu zajętych uprzednio przez siebie dróg. O tym, jak zakończył się spór pomiędzy obiema stronami, dokumenty klasztorne właściwie nie wspominają. Poczynając od opata Piotra Borowskiego, widać, że jego kolejni następcy na urzędzie opackim w Szczyżycu, opaci Czeniawski czy Drohojowski, toczyli wieloletnie procesy z właścicielami okolicznych wsi należących do Pieniążku. Tak było w przypadku wsi Ostrowsko i Dębno, położonych analogicznie jak Rogoźnik i Krauszów na Nowotarszczyźnie. I jeszcze w latach 1595-99 opat Joachim Czeniawski występował sądownie przeciwko Janowi z Sienna, wojewodzie podolskiemu, dzierżawcy dóbr Czolsztyn, a po jego śmierci przeciwko jego synom Jakubowi i Krzysztofowi Sienneńskim o zabranie wsi Ostrowsko i Dębno.
I tutaj w roku 1599 sprawa zostaje zakończona. Sąd ziemski w Czchowie ostatecznie przyznaje sporne dobra klasztorowi szczyżyckiemu. Wspominają o tym niemal wszystkie źródła klasztorne. Przez ich pryzmat doskonale, proszę Państwa, widać ułomność natury na płaszczyźnie posiadania wszelkich dóbr, nie zawsze w sposób uczciwy. Ich obronę przed zniszczeniem, tak jak w przypadku klasztoru, który bronił swoich dóbr nadanych przez przecież w tym przypadku fundatora, bezprawnym zagarnięciem, dochodzeniem tych praw przed obliczem sądów ziemskich, grodzkich, nie wyłączając, jak wiemy, Trybunału Koronnego. Spory graniczne klasztoru z pieniążkami skrzydlańskimi miały jeszcze swoje dalsze odzwierciedlenie w źródłach szczyżyckich w początkach XVII stulecia. Toczyły się one między juszopatem Stanisławem Drohojowskim, zwanym budowniczym klasztoru, a ówczesnymi właścicielami skrzydlny i stróży, Mikołajem Pieniążkiem i jego żoną Zofią. W 1615 roku Drohojowski złożył pozew do Sądu Grodzkiego w Krakowie w sprawie ustalenia granicy pomiędzy dobrami Mikołaja i Zofii Pieniążków, a dobrami konwentu. Tym samym zapoczątkował kolejny spór, który toczył się przez najbliższych 12 lat. I pomimo prób czynionych przez opata Drohojowskiego nie dochodziło do żadnej ugody. Sprawa granic stała się przedmiotem sporu o szczególnym nasileniu, zwłaszcza w 1618 roku córka Mikołaja i Zofii Pieniążków poślubiła Stanisława Wilkoszewskiego i jako wiano wniosła skrzydlną i wolę skrzydlańską, a wraz z nim toczące się spory. Choćby w roku 1624 Sąd Grodzki Krakowski wezwał do stawienia się Stanisława Wilkoszewskiego w celu złożenia stosownych wyjaśnień. Sprawa dotyczyła napadu poddanych Wilkoszewskiego Jana i Andrzeja Kulów ze Skrzydnej na forwark klasztorny w Goduszy o godzinie 4 w nocy po święcie Trzech Króli w roku pańskim 1624, a którym pomagali Sebastian Mazur i Jakub Fołtyn. Napadu dokonano pod nieobecność opata Drohojowskiego, który w tym czasie był w Lublinie. Poddani Wilkoszewskiego spalili forwark klasztorny, do czego zresztą się przyznali. I za to zostali uwięzieni. W wyniku pożaru spłonęły budynki gospodarcze ze wszystkim, co się w nich znajdowało. Spaleniu uległy murzynki mieszkalne z komorami, a także stajnia, wołownia, oboran, nasztarnia, parkany, szopy, chlewy, browar, nawet częściowo browar. I zniszczone banie miedziane, kościół do wody i po części sart. Łączna wartość strat oszacowana była prawie na 5000 zł. Wilkoszewski nie stawił się osobiście na wezwanie sądu, lecz reprezentowany był przez swojego plenipotenta, który złożył odwołanie do Trybunału Koronnego w Lublinie. A Trybunał Koronny utrzymał w mocy prawnej wyrok Sądu Grodzkiego Krakowskiego, uznając winnym Stanisława Wilkoszewskiego podpalenia folwarku klasztornego, a tym samym wyrządzenia szkód dobra klasztornych. Wilkoszewscy jako kolejni właściciele skrzydny, podobnie jak kilku wcześniejszych przedstawicieli rodu Pieniążków od Rowążów, weszli do lokalnej historii jako trudni, proszę Państwa, i często nieobliczalni sąsiedzi prastarego opactwa szczyżyckiego. Wskazuje na to treść wszystkich niemal dokumentów, jakie w chwili obecnej znajdują się w klasztorze. I proszę Państwa, tak jeszcze tylko gwoli takiego jakby z, może podsumowania. Oczywiście spory były zawsze. I zawsze byli poszkodowani, i zawsze byli ci, którzy udawali, że mają rację i mają prawo, choć tego prawa nie mieli. Choć pieniążkowie skrzydlańscy do pewnego momentu zapisali faktycznie piękną kartę, to potem trudno o tak pięknej karcie mówić. No, na swój sposób było to jakby życiem codziennym tych i nie tylko tych okolic, bo nie wiem, czy tutaj pan będzie wspominał o sporach, na przykład w archiwum u ojców dominikanów zachowały się kapitalne dokumenty, ale też w archiwum szczyżyckim są fenomenalne dokumenty, jakie toczone były spory między klasztorem w Szczyżycu a dominikanami klasztoru Świętej Trójcy o dobra w Porąbce. Proszę Państwa, dużo na ten temat pisałam, już nie mówiąc o tym, że klasztor, kiedy opat Drohojowski zgromadził duże pieniądze na
rozbudowę klasztoru. On nie był początkowo, proszę Państwa, murowany tak jak obecnie. Trzeba o tym nawet zapomnieć. To, co my widzimy, to jest właściwie od czasów opata Trochojowskiego. Potem po wielkich pożarach opat Pastoriusz tutaj zmienia i dobudowuje. Także on kilka przebudów przeszedł klasztor. Ale opat Trochojowski opóźnił o kilka lat przebudowę klasztoru. Dlaczego? Ano dlatego, że z pobliskich miejscowości, w tym również ze Skrzydnej, proszę Państwa, grupa rabusiów, nazwano ich w kronikach klasztornych i w dokumentach po prostu złoczyńcami i coś w tym było, po prostu okradła klasztor, obiła opata. Rzeczywiście dochodzi do tego w nocy, w czerwcu 1621 roku i opat traci wszystkie pieniądze, które zgromadził na przebudowę i rozbudowę klasztoru na kilka lat. Gdybyśmy tylko prześledzili same procesy, tylko i wyłącznie w oparciu o dokumenty, jakie posiada klasztor, mogłaby nam się zrodzić bardzo ciekawa historia, ona już się zresztą zrodziła, pokazująca w różnym zwierciadle, pod różnym kątem, proszę Państwa, stosunki sąsiedzkie. No, nie zawsze one były takie, jakich byśmy oczekiwali. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Pani Profesor. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie taka dobra, dogłębna monografia miejscowości Skrzydlna, bo na to na pewno Skrzydlna zasługuje, z ciekawą historią. Obawiam się, że Pani Profesor już całe to archiwum cysterców przebadała, ale mimo wszystko liczymy... Ale liczymy, że te... Ja powiem tylko tyle, że tego się nie da już najprawdopodobniej ustalić, dlatego że całe archiwum tynieckie, przewiezione po Kasacie do Lwowa, spłonęło w 1848 roku, na to jest informacja. Niewiele to, co zostało dotyczące Tyńca, w Tarnowie mamy, w archiwum diecezjalnym, może jeszcze jest, w Krakowie też znajdziemy, natomiast najstarsze dokumenty poszły z dymem popiołów w 1848 roku, potem powiem, gdzie to jest wszędzie napisane, łącznie z większością ksiąg rękopiśmiennych. Dlatego w tym przypadku klasztor w Szyżycu jest tutaj nieprawdopodobnym, bogaty, jeśli chodzi o swoją historię. To nie jest tylko, dokumenty nie tylko świadczą o historii tego klasztoru, ale tej ziemi, czy tych ziem, całej Nowotarszczyźnie. Tam są właściwie wszystkie wielkie postacie z historii Polski wymienione. Wszystkie, proszę Państwa, ale ja nie chcę zabierać czasu, bo mamy następnego tutaj referenta. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tak czy inaczej liczymy na otwartość ojców cystersów do przyszłych badań dotyczących dziejów Skrzydnej. Powiem tylko, że ja sam mam rozterkę, bo w mogile w krużgankach cystersów znajduje się płyta nagrobna Jana Pieniążka, sędziego ziemskiego krakowskiego, zmarłego w 1532, tego pierwszego, więc nie do końca wiadomo, czy ona została przeniesiona z opactwa w Szczyżycu, czy też były dwie odrębne, jedna w nekropolii Odrowążu w Mogile, osobna, upamiętniająca, a druga rzeczywiście w Szczyżycu. Tego nie rozstrzygnę. No ale płyta nagrobna znajduje się rzeczywiście w krużgankach w Mogile. Przechodzimy. Raz jeszcze dziękuję za ten inspirujący wykład i zapraszamy pana profesora Bogusława Krasnowolskiego, profesora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, a jednocześnie wykładowcę na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Autora ponad 150 prac naukowych, ale tutaj chciałbym podkreślić
bardzo ciekawe dwutomowe dzieło lokacyjne, układy urbanistyczne na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV wieku. Pan profesor jest wybitnym specjalistą w obszarze lokacji miejskich na terenie Małopolski. Bardzo proszę, panie profesorze. Przystąpię do wykładu. Proszę Państwa, stan badań nad skrzydną jej zabytkami jest obszerny i ma długą historię. Zacząć by należało od połowy wieku XIX, kiedy ukazało się dzieło Józefa Łebkowskiego i Józefa Jerzmanowskiego. Kolejny etap to inwentarz topograficzny powiatu limanowskiego, opracowany przez Stanisława Tomkowicza w końcu XIX wieku, ale krytyczne wydanie drukiem dopiero w roku 2008. Kolejny etap to prace Józefa Edwarda Dutkiewicza, połowa wieku XX. Krucyfiks znajdujący się w kościele gotycki uwzględnił w swojej pracy o małopolskiej rzeźbie gotyckiej drewnianej i opracował katalog zabytków powiatu limanowskiego, połowa XX wieku. Kolejny etap to prace ówczesnego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Krakowie, lata przede wszystkim 50-60 minionego wieku, gromadzenie kartotek zabytków zarówno architektury, jak tak zwanych ruchomych, prawda, czyli wyposażenie kościoła. Bardzo nie lubię tego określenia zabytek ruchomy, bo ruchomy to znaczy, że można przenosić, gdzie się chce, a nie można. Jednak jest przeznaczone do pewnego miejsca. A więc prace Dutkiewicza karty inwentaryzacyjne, nad którymi ogólny nadzór miał Marian Kornecki, wybitny pracownik Urzędu Konserwatorskiego i nie tylko Urzędu Konserwatorskiego, który z kolei w roczniku diecezji tarnowskiej z 1971 roku opublikował hasła dotyczące poszczególnych kościołów diecezji, a nieco później opracował inwentarz kapliczek i figur przydrożnych diecezji krakowskiej. Publikacja dopiero w roku 1983. Oczywiście nie sposób zapomnieć tutaj fundamentalnego dzieła tutejszego krajana, świętej pamięci pana Józefa Koniecznego, zmarł w roku 1967, który, mimo że był samoukiem w zasadzie, zostawił po sobie bardzo profesjonalne opracowanie dziejów
skrzydłnej. No, dalsze prace, publikacje tutejszego wikarego księdza Marka Kuli, głównie z 2011 roku. No i wreszcie uważam przełom absolutny w pracach dotyczących Kościoła, datowania poszczególnych faz kształtowania jego architektury, wyposażenia z odkryciem kolejnych warstw dekoracji malarskich, no to oczywiście ogromne dzieło obecnej tu pani dr Anny Forczek-Sajtak. Tak wyglądałby pokrótce stan Bada. Początki kościoła, parafii, tym samym wsi. No, dokument z roku 1296 dotyczący zakończenia sporu między Komesem Ratoudem, synem Jana zwanego Żyłą, a klasztorem Cystersów o prawo patronatu nad klasztorem Cystersów bywa pewnie słusznie interpretowany jako powód fundacji kościoła w Skrzydnej przez owego Ratouda. O ile to jest tylko hipoteza, to źródłowe potwierdzenie, że ten kościół i parafia istnieją, mamy w najstarszych spisach Świętopietrza, rok 1325. Analiza form prezbiterium, proszę następne. Analiza formy prezbiterium, murowane z kamienia łamanego, zamknięte ścianą prostą, w powiązaniu z badaniami jakby towarzyszącymi pracą pani Anny Forczek-Sajtak, pana profesora Marka Krąbca, który datował materiał używany do swoich, prawda, na wiek XIII lub początek XIV. Czemu XIII na XIV? To wszystko ładnie pasuje do tego przedziału czasowego 1296-1325. Ale przejdźmy do problematyki układu ruralistycznego. O, to jest moja analiza tego układu. Skrzydna i Wola Skrzydleńska, wydzielona ze Skrzydnej, może w związku z lokacją. Ale ta lokacja to rok 1364, przywilej Kazimierza Wielkiego dla przedstawicieli kolejnego pokolenia Ratoudów, braci Andrzeja i Stanisława. W rozplanowaniu obu tych wsi widzimy elementy typowe dla średniowiecznych układów ruralistycznych związanych z lokacjami na prawie niemieckim. Te układy są może jeszcze lepiej czytelne na archiwalnych planach katastralnych 40. lat XIX wieku. Proszę kolejne, to jest plan katastralny Skrzydnej i kolejne, plan katastralny Woli Skrzydleńskiej. I kolejne, wracamy znowu do tej mojej analizy. A więc układ ruralistyczny Skrzydnej to na wsie koncentrujące zabudowę w Dolinie Potoku, który spływa ze stoków Śnieżnicy do ujścia w Stradonce. W przedłużeniu działek siedliskowych z obu stron kompleksy pól o rozłogu tak zwanym łanowo-leśnym. Prawda? To widoczne na planie katastralnym, dzisiaj może trochę gorzej. No i Wola Skrzydlańska, pewnie wydzielona w czasie lokacji ze Skrzydnej, gdzie mamy nie na wsie, ale półwsie. Zabudowa mieszkalna koncentruje się tylko z jednej strony potoku, w jej przedłużeniu rolę. Zarówno układy urbanistyczne, jak ruralistyczne lokacyjnych wsi i miast były wytyczane w ówczesnych miarach. Nie będę tu wchodził głęboko w ten system miar, bo nawet jak one się tak samo nazywają, to niezupełnie to samo znaczą. Ale podstawową miarą powierzchni był w Małopolsce łan frankoński, który liczył sobie 12 960 prętów kwadratowych, czyli tak zwanych kopanek. Pręt przeciętnie miał 4,5 metra. I tutaj pozwoliłem sobie ten
te układy ruralistyczne Skrzydlnej i Woli Skrzydlęskiej wpisać taki modularny czworobok. Dłuższe boki, znaczy boki równoległe, dłuższy ma 1020 prętów, krótszy 720, a wysokość 720 prętów. Daje to w sumie powierzchnię 50 łanów frankońskich. Powierzchnię bardzo, bardzo typową dla lokacyjnej wsi małopolskiej XIV wieku. Oczywiście są większe, są mniejsze, ale to jest może najczęstsza powierzchnia. W ramach tego rozłogu ról oczywiście mamy uposażenie plebana. Do dzisiaj jest zachowana nazwa pole plebańskie. Wizytacje biskupie dokładnie nowożytne określają, gdzie się ono zaczyna, gdzie się kończy. Zaczyna się od plebanii, kończy się w przysiłku sąsiedniej wsi. I to jest dokładnie 24 na 540 pręty, czyli dwa łany. Znowu bardzo typowe uposażenie rolne parafii. Proszę kolejne. O, tutaj właśnie widzimy na współczesnym planie do dzisiaj zachowana nazwa pole plebańskie i ono się ciągnie do Glińca, przysiłku Przenoszy. Tak samo o tym piszą biskupi w XVI, XVII, XVIII wieku. Proszę kolejne. Proszę Państwa, no z tą regulacją przestrzenną, osadzeniem wsi na prawie niemieckim, pewnie były związane jakieś prace także i w kościele i dotyczące jego wyposażenia. No jedynym elementem wyposażenia z tego okresu, jaki przetrwał do naszych czasów, jest rzeźba ukrzyżowanego Chrystusa datowana od czasów Dutkiewicza na drugą połowę, względnie koniec XIV wieku i od powstania do dziś umieszczona w arkadzie tęczowej. To nie jest ta arkada, która istniała w wieku XIV, ale to jest dokładnie to samo miejsce. Najpóźniej w okresie, o którym mówimy, czyli czas lokacji Skrzydlnej razem z Wolą, a może troszkę wcześniej, powstała siedziba rycerska rodu Ratautów. Musiała istnieć w roku 1361, kiedy w związku z fundacją kościoła w Dobrej wzmiankowano Marka ze Skrzydlnej, a więc tu mieszkał, skoro ze Skrzydlnej. Miejsce, niewysokie wzniesienie ze stromymi skarpami Stradomki i jej dopływu, miało naturalne walory obronne. Ujawnione w badaniach architektonicznych piwnic wątki kamienne zdają się korespondować z późniejszą wzmianką z roku 1473 dotyczącą podziału majątku przez braci Ratoudów, Marka i Ratouda, którzy mieli otrzymać medietas curiae cum turli murata, a więc zamek z wieżą, względnie zamek w formie wieży, co oczywiście no, jest typową siedzibą rycerską w Małopolsce wieku XIII na XIV. Przez południowy skraj Woli Skrzydlańskiej przebiegał trakt komunikacyjny, to jest właśnie dzisiejszy plan, jeden z licznych wariantów dróg z Krakowa na Węgry. Oczywiście dla wsi droga w przeciwieństwie do miasta nie miała istotnego znaczenia, ale jednak jakieś znaczenie miała, skoro do dzisiaj przysiłek sąsiadujący z tą drogą nazywa się Wielka Droga. Późne średniowiecze przynosi wspominaną tu już próbę przekształcenia Skrzydlnej w miasto w oparciu o znany tylko ze wzmianki przywilej Władysława Jagieły 1424 zezwalający na lokowanie miasta na prawie niemieckim. Była to zapewne inicjatywa Ratouda ze Skrzydlnej, dzierżawcy Nowego Targu. Oczywiście w Nowotarszczyźnie mógł się doskonale zapoznać z korzyściami, jakie dają lokacje miast i wsi. Inicjatywa raczej się nie powiodła i Skrzydła na trwałe miastem nie została. Przyczyną niepowodzenia było zapewne zagęszczenie sieci miejskiej w najbliższej okolicy. Nawiasem mówiąc, podobny los spotkał Mszanę Dolną,
która również przez jakiś czas była miastem, tak jest określana wizytacja biskupich, że jest to villa fondam oppidum, prawda? Niemniej jednak akt z roku 1424 mógł przynieść pewne skutki. Pani Anna Forczak-Sajdak domyśla się, że do skutków mogły należeć odbywane tutaj jarmarki i dopatruje się też reliktów lokacyjnego rozplanowania. Oto jest właśnie tutaj. Mamy na współczesnym planie widoczny fragment po prawej stronie Pierzei Wschodniej i nieco u góry fragment Pierzei Północnej. A bardzo charakterystyczna jest tutaj sytuacja kościoła wmontowanego w ten układ przy północno-wschodnim narożniku rynku. No bardzo typowa sytuacja kościoła w mieście lokacyjnym. Zachodzi też bardzo charakterystyczna zbieżność pomiędzy datą 1424 a wynikami badań dendrochronologicznych prowadzonych właśnie we współpracy z panią dr Anną Forczak-Sajdak w kościele. Proszę następne, to rzut kościoła. Okazuje się, że najstarsze partie tej drewnianego korpusu kościoła, dotąd źle datowane, to właśnie początek XV wieku. Ta data 1424 byłaby im bardzo bliska. Późniejszym elementem, proszę kolejne, jest murowana zakrystia jeszcze z gotyckim portalem prowadzącym z prezbiterium do zakrystii, taki trójliść ścięty. Istotne wartości wnosi wiek XVI, początek ery nowożytnej, gdy Skrzydna staje się, jak już tutaj mówiono, własnością rodu Pieniążków Herbułodrowąż. Był to efekt małżeństwa Jana Pieniążka z Kruszlowej, zawartego około roku 1505 z Beatą córką Marka Ratulda ze Skrzydnej. Przekształcenia wystroju kościoła przyniosły w XVI wieku powstawanie za sprawą kolejnych przedstawicieli rodu, kolejnych warstw malowideł ściennych ujawnianych w wyniku ostatnich badań konserwatorskich. Problematykę tą szczegółowo analizuje pani dr Anna Forczak-Sajdak, a więc w tym wystąpieniu ją pomijam. Z późnogotyckim wystrojem związany był późnogotycki polityk z przedstawieniem typu Sacra Conversatione w polu środkowym, prawda? Początek XVI wieku. Po środku Matka Boska z Dzieciątkiem, po bokach święci biskupi, Mikołaj jako patron kościoła i Stanisław jako patron diecezji. Obraz tablicowy, wmontowany później w barokowy ołtarz, niestety został skradziony w roku 1999 i dotąd się nie odnalazł. Pewne pojęcie o dawnym wystroju kościoła dają dawne wizytacje biskupie z lat 1596-1653, a wśród nich chyba szczególnie istotna wizytacja z roku 1621, właściwie odkryta i szeroko interpretowana przez pana Józefa Koniecznego. Wizytacje biskupie mówią też bardzo dużo o zespole kościelnym, prawda, o zabudowie wchodzącej w jego obręb. Działalnością Prokopa Pieniążka, proszę następne, uczczonego w kościele nagrobkiem, dziełem Hieronima Canavesiego wiązać należy dzisiejszą formę renesansowego dworu Skrzydnej. Ale parę słów o owym Canavesim. To włoski artysta czynny w Krakowie, ale czynny bardzo szeroko i bardzo szeroko reklamujący swoją twórczość. Wykonywał nagrobki także dla Poznania. A więc w tym czasie, w czasach Prokopa Pieniążka, powstaje w zasadzie dzisiejsza forma dworu. Proszę kolejny. A więc tutaj mamy rzut symetryczny z sienią na osi i teraz następne. Bryła i jeszcze kolejne z centralnym ryzalitem. Najbliższą analogią byłby dwór w Graboszycach.
W otoczeniu, proszę kolejne, to ten dwór na planie katastralnym 40. lat XIX wieku, zachowały się reszty fortyfikacji wału obronnego z fosą zasiloną wodami Stradonki i jej dopływu. W tym też okresie musiała istnieć kompozycja ogrodu. Późnogotycki portal w piwnicach w formie zbliżonej do tego, który zachował się w prezbiterium kościoła, wyraźnie wskazuje, że adaptowano tutaj starszą budowlę. Kolejne zmiany architektury i wystroju kościoła przynosi barok. Problematyka ta znowu jest szerzej analizowana przez panią dr Annę Forczak-Sajdak, a więc ja ją tutaj tylko omówię w ogromnym streszczeniu. Przekształcenia trwały do wieku XVIII, przełom XVII-XVIII wieku był tu może szczególnie istotny, proszę kolejne. No, powstaje wtedy między innymi ta triada ołtarzy, główny i parabocznych oraz ambona. Ambona, jak wynika z wizytacji biskupów, malowana była w kolorze czarnym, a więc usiłowała, jest drewniana oczywiście, naśladować popularny wówczas marmur dębnicki. Rozwijały się lokalne kulty, proszę kolejne. W jednej z kapliczek przydrożnych mamy figurę, koniec XVIII, względnie XVIII na XIX wiek, Chrystusa u słupa. Wyraźnie kojarzy mi się to z przedstawieniami XVII-wiecznymi związanymi z mecenatem starosądeckich klaryszek w Starym Sączu. Tam są starsze tego rodzaju przedstawienia. Jeśli idzie o naczynia liturgiczne i szaty liturgiczne, no niewiele się tego zachowało. Mamy kielich rokokowy z datą 1757, mamy dwa barokowe ornaty. W zespole parafialnym przybył szpital ubogich. Przekształcenia świątyni w dobie niewoli narodowej miały właściwie drugorzędne znaczenie. W roku 1803 powstał projekt gruntownej przebudowy kościoła z zastąpieniem drewnianego korpusu przez murowany, ale tego nie zrealizowano. Natomiast zapewne około roku 1837 swoje dzisiejsze formy uzyskała wieża dzwonnica od zachodu. Oczywiście adaptująca znacznie starszą wieżę, no a sam motyw rzecz jasna sięga średniowiecza. Bardzo charakterystycznym, niemiłym zjawiskiem początku ery galicyjskiej było konfiskowanie w skarbcach kościelnych naczyń ze szlachetnych materiałów. Oczywiście parafię w Skrzydnej ten rabunek też spotkał i trzeba było naczynia uzupełniać wykonywanymi z mniej kosztownych materiałów i tak powstała koło połowy XIX wieku taka piękna, promienista monstrancja, mosiężna, pozłacana. Bardzo charakterystycznym zjawiskiem, też proszę kolejne, bardzo charakterystycznym zjawiskiem dla Galicji w końcu wieku XVIII była likwidacja cmentarzy w centrach miast i wsi, a więc cmentarzy przykościelnych, ze względów sanitarnych podejmowana staraniem władz austriackich. I wtedy w Skrzydnej powstaje w roku 1780 cmentarz pod Górką, który już w obrębie uposażenia plebańskiego, który już w połowie XIX wieku był tak wypełniony pochówkami, że powstał kolejny po przeciwnej stronie wsi na Ługowinie. W zespole dworskim miejsce fortyfikacji zajął park, wtedy niewątpliwie o kompozycji geometrycznej. Lata międzywojenne przyniosły poszerzenie chóru muzycznego. Bartłomiej Ziemiański ze Szczyżyca, powstanie fundacji dzwonu odlanego w Białej, firma Karola Szwabe. No a w latach 1937-8, proszę kolejne, powstał zachowany do dzisiaj dom parafialny.
Oczywiście istotne przekształcenia wnętrza kościoła i jego wystroju będą rezultatem aktualnych prac badawczych i konserwatorskich. O tym pewnie szerzej powie pani doktor Anna Forczek-Sajdak, no bo te rewelacyjne odkrycia kilku warstw malowideł ściennych, żeby je odpowiednio eksponować, trzeba przesuwać ołtarz główny, ołtarze boczne i ambon. Ale przejdźmy do czasów współczesnych. Dominantą w układzie przestrzennym wsi jest dzisiaj nowy kościół parafialny pod wezwaniem świętej Anny. I następne, proszę. Już na przełomie lat 40. i 50. minionego wieku biskupi wizytatorzy wskazywali konieczność budowy nowego kościoła. No ale apogeum stalinizmu to był okres zamrożenia wszelkich inwestycji kościelnych, więc do tego dojść nie mogło. W roku 1975 papież Paweł VI poświęcił w Rzymie kamień węgielny pochodzący z watykańskiej bazyliki świętego Piotra, który wmontowany został w roku 1983. Ostateczny projekt wykonał nieżyjący już architekt Tomasz Bobek. Prace prowadzone pod kierunkiem konstruktora Czesława Kwiecińskiego ukończono zasadniczo w roku 1993, ale pewne prace trwają nadal. Budowla, jak wiemy, dwukondygnacjowa. Ten wspaniały konstrukcja stropodachu górnej kondygnacji decyduje o strzelistości bryły. Duży nacisk położono na wystrój kościoła, jego wyposażenie i tu znakomitą rolę odegrały projekty i realizacje pani Agaty Gurgul-Dzięgiel. Proszę państwa, niedostatecznie moim zdaniem przebadanym zagadnieniem jest historia Żydów w Skrzydnej. Miejskie ambicje, znajdujące wyraz chociażby w jarmarkach, w powiązaniu ze statusem własnościowym dóbr, pozwalają mniemać, że pojawili się tu już wtedy, kiedy rządzili tutaj pieniążkowie, kiedy Skrzydna należała do pieniążków. Proszę kolejne. No, słabo tutaj widoczny rysunek opracowany przez panią Marię Lechowicz pokazuje posiadłości żydowskie z lat międzywojennych. Między innymi zaznaczona jest synagoga, o tutaj gwiazdą Dawida na dole, i sąsiednie posesje w dużej mierze należące do rodzin żydowskich. Skrzydla nie posiadała gminy żydowskiej, na co wskazuje brak cmentarza. Ale takim cmentarz jest w Mszanie Dolnej, a więc tutejsi Żydzi należeli zapewne do gminy w Mszanie. No i razem z Żydami w Mszanie zostali wymordowani w dobie Holokaustu. Ta tragedia jest akurat dobrze udokumentowana. Charakterystycznym elementem rodzimego krajobrazu są kapliczki i figury przydrożne, następne zewidencjonowane, jak mówiłem, przez Mariana Korneckiego, opublikowane staraniem kurii diecezjalnej w Tarnowie w obszernym katalogu, więc nie będę już tutaj tego powtarzał. Podstawowe znaczenie dla wyobrażenia sobie najstarszych uchwytnów dziejów drewnianego budownictwa wiejskiego ma ikonografia i badanie archiwalne, no bo to budownictwo całości właściwie przepadło. Ja bym się tutaj odwołał do badań pana Jerzego Czajkowskiego, wieloletniego, dawno już emerytowanego dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, który analizował materiały źródłowe zachowane od XVI wieku jako zapisy testamentowe chłopów i podziały ich majątków. Wynika z tego, że program wiejskiej chaty, czy dla zamożniejszych gospodarzy program zagrody, od czasów nowożytnych, a można by mniemać, że i wcześniej, do wieku XIX czy nawet początku XX nie uległ istotnym zmianom.
Proszę Państwa, znacznie szerszy tekst, no bo tu mówiłem z uwagi na czas skrótowo. Myślę, że ukaże się w publikacji. Na razie bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy panu profesorowi za ten wykład. Proszę Państwa, ponieważ troszkę nam się przedłużyły wystąpienia i dyskusja, wykład księdza profesora Krzysztofa Kamińskiego przełożymy na drugą część naszego spotkania. Natomiast teraz chcielibyśmy jednak może przeprowadzić krótką dyskusję. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania do naszych znakomitych prelegentów, to bardzo proszę o zadawanie. Może uda nam się wygospodarować jeszcze kilka minut na dyskusję. Ja bym, korzystając z okazji i dając Państwu czas na zastanowienie, zapytał jednak o tą lokację, gdzie jest to dla nas kluczowe z punktu widzenia dzisiejszego wydarzenia. Dlaczego? Dlaczego Skrzydna nie została miastem, mimo że w średniowieczu mieszkał tu właściwie ród magnacki Rataudów, który tam miał bliskie związki z dworem królewskim, który uczestniczył w Konfederacji Korczyńskiej. Byli to notariusze nowotarscy, mieli majątki pod Wieliczką, jakieś żupy solne. W województwie mazowieckim to był bardzo bogaty, bardzo wpływowy ród, który powinien przejść do tego, żeby ustanowić miasto. Limanowa 100 lat później dzięki determinacji Jordanów stała się miastem i jesteśmy w tej chwili w powiecie limanowskim, a nie skrzydlańskim. Szkoda. Dlaczego się nie udało? Czy macie Państwo jeszcze jakieś pytania do naszych prelegentów? Bardzo zachęcam. A jeśli nie, to zapraszamy na pół godziny. O, jeszcze tak, poprosimy. Są takie dwa piękne herby. Nikt z prelegentów nie powiedział, czyje to są herby. No, a nie wiadomo, czy jeszcze po przerwie będzie organizatorów trzeba spytać. Nie, ja chcę do prelegentów, nie. I tyłem do herbów. Dziękuję. To oczywiście powiemy, że ten herb odrowąż możemy podziwiać na nagrobku Prokopa Pieniążka w Skrzydnej, w kościele. Więc oczywiście wszyscy, którzy odwiedzą kościół, zachęcamy do przyjrzenia się dziełu Hieronima Canavesiego. Herb Szarża, późniejszy herb Ratut, który mamy tutaj pół pierścienia z krzyżem. Najstarsze przedstawienie jest z aktu Unii Herodelskiej, pieczęć Mikołaja Ratouda na akcie Unii Herodelskiej 1413. I oczywiście kilkanaście różnych przedstawień tego herbu Ratoudów ze Skrzydnej jest znanych, no ale najstarsze przedstawienie, a także najstarsza nazwa herbu Szarża to jest akt Unii Herodelskiej. Dziękuję bardzo. Zapraszamy na pół godziny przerwy.